Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to vlogmas numer 2 z 2022 roku. Także witam was w drugim vlogmasie tygodniowym na moim kanale, w mojej zimowej, świątecznej piżamce. Jest już późno, nagrywałam właśnie kolejny test sklepu influencera i skończyłam pierwszego vlogmasa dzisiaj, teraz zaczynamy sobie drugiego vlogmasa. Jest dzisiaj 7 grudnia, tak naprawdę powinnam go zacząć od jutra, ale zagrywam sobie wstęp dzisiaj, bo jest już wieczór. Jutro mamy czwartek, także zaczynamy sobie drugiego vlogmasa. W przyszłym tygodniu powinny mi dojść ozdoby świąteczne, także trochę udekorujemy moje mieszkanie. Ja już czuję trochę vibe świąt, zaczęłam go czuć tak dwa dni temu, jest okropna pogoda za oknem, ale to nic, także tyle. Chciałam się przywitać, zanim przejdziemy do odcinka, zapraszam na moje dwa konta na Instagramie, dwa konta na TikToku, zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobają wam się vlogmasy, napiszcie co więcej powinnam nagrywać we vlogmasach, czego więcej chcecie zobaczyć. Co, widzimy się już jutro i zapraszam na kolejny vlogmas. I zostaw subskrypcję, jak tego jeszcze nie robisz. Dzień dobry moi drodzy, jest czwartek. Pokazuję wam na szybko mój outfit. Mam ugi na platformie, spodnie od piżamy, skarpetki w serduszka i moją kurtkę North Face. Także taki outfit, jadę na terapię. Muszę już wychodzić, więc pogadamy sobie dłużej w aucie. Także lecę na dół. Wszystko gotowe? Wszystko gotowe. Jeszcze włączę sobie podgrzewaną dupkę. Zawsze to robię, jak jest tak zimno na dworze, bo tak miło wtedy. Mam strasznie jakieś słabe ogrzewanie w tym samochodzie. W sensie ono mega mało wieje, nawet jak ustawię na mocno. Pamiętam, że jak na przykład jeździłam jako dziecko z moim tatą dużo autem i on miał takie dobre to ogrzewanie, tak wiecie, on nie ma jakiegoś, ma jakieś stare auto, ale miał takie dobre to ogrzewanie, że jak włączył, to się szybko nagrzewało to auto. A tutaj szybko się w miarę nagrzewa, ale jakby nie wieje tak. I to jest takie... Czasami jak wiecie, wsiadacie szczególnie teraz zimą, tacy zmarznięci do auta, to fajnie tak szybko się ogrzać, a to nie jest możliwe za bardzo tutaj. A jest dzisiaj 3 stopnie, to dużo. Było w ogóle piękne słońce, ja byłam cały dzień dzisiaj na mieście i w ogóle wstałam 9:15, bo nie słyszałam budzika, który był ustawiony na 8:15, więc zaspałam godzinę i musiałam się mega spieszyć, więc nawet zapomniałam, żeby aparat zabrać, a załatwiałam parę spraw i mogłam w sumie trochę ponagrywać z centrum. Nie wzięłam aparatu. Ale teraz jadę na terapię. Jest jeszcze widno. Ostatnio jak jechałam, to było chyba już ciemno. Nie wiem, może też tak było jak teraz. Ale jak jest ładne słońce, to wiecie, zachód słońca jest później. W ogóle dla mnie to jest taki mega depresyjny okres przez to, że tak się robi wcześniej ciemno, bo teraz się robi ciemno już o 3:00. W sensie o 3:00 już jest tak brzydko mega. Lubiła tańczyć, pełna radości da. Cykadyna, cyklada. Zawsze genialny, idealny, muszę być. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę. Więc ja teraz pracuję na mojej terapii nową metodą, która się nazywa EMDR i ona jest bardzo obciążająca, ale ja byłam przekonana, że gdzie tam na mnie obciążająca, nie? Chodzi o to, że tam się, no nie będę się nad tym rozwodzić, jak kogoś to interesuje, to sobie poczytajcie o tym, ale jest taki element, że terapeuta rusza palcem, tak? I wy musicie podążać wzrokiem za tym palcem i to jest synchronizacja dwóch półkul w mózgu. I powiedziała, że czasami jest tak, że oczy są tak zapłakane, że się nie da i wtedy się kładzie się ręce tak na kolanach i terapeuta stuka te ręce. Ja mówię, u mnie na pewno tak nie będzie, że będziemy musiały robić coś z tymi rękami, ja będę normalnie patrzeć, nie? Ale mnie odcięło, czaicie? Jakby dysocjacja. To jest tak dziwne uczucie, bo oczywiście wcześniej były różne symptomy. Bolała mnie głowa, ciało jest bardzo ociężałe, jakiś ucisk, jakieś emocje różne. Moje ciało w ogóle dzisiaj bardzo uciekało od tego tematu, który przerabiałyśmy, bo to jest taka jedna moja trauma z dzieciństwa. I wszystko mnie rozpraszało. Moje ciało mi podrzucało jakieś inne myśli w ogóle, głupie jakieś wizje, żeby tylko nie wracać do tej sytuacji, a na końcu już się zbuntowało i po prostu mnie odłączyło. Dysocjacja mi się zdarzyła kilka razy w życiu dosłownie, więc to był dla mnie szok. Ciekawa jestem, czy będę płakała też podczas tych sesji, bo mamy do przerobienia parę takich traum, a to jest na razie jedna z nich, jedna z pierwszych. No chciałam się tym podzielić, bo to było bardzo dziwne i ciekawe doświadczenie. Teraz już się dobrze czuję, ale no byłam strasznie zmęczona na tej sesji. Już po prostu potem wrakiem normalnie. Trzymajcie kciuki, żebym dojechała w miarę szybko, bo już jestem ukurzona tą trasą. Bo godzinę w ogóle mi pokazywało. A już się trochę skróciło, ale i tak 50 minut jak nic będę wracać. Jezu.
drodzy, jest dzień 7 odpakowywania kalendarza adwentowego od mojej mamy i babci, także zaraz zobaczymy, co tam dzisiaj mi się uda wylosować. Jak jeszcze nie widzieliście w poprzednim vlogmasie, to one mi zrobiły taki kalendarz i ja po prostu z zamkniętymi oczami losuję codziennie prezent. Ja tylko znajdę jakąś sobie świąteczną nutkę, bo nagrywam też z tego TikToki. Zapraszam na mojego TikToka. Duże. Także jak widzieliście, mamy takiego bałwanka. Tak wygląda. Strasznie słodki i będę mogła go sobie gdzieś postawić na oknie i będzie dawał trochę klimat świąteczny. Także sztosik. Dużo ciężkich paczek. Przyszła mi piżama z HM-u, mleko roślinne, bo zamawiam zawsze, i kolejne ubrania do testu sklepów influencerów. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. Jak widzicie, jest piękne słońce i otwieramy kalendarz. Kolejny dzień. Mamy takie pudełeczko i to są skarpetki, słuchajcie. Takie. Trzy pary takich samych. A nie, inne są trochę, ale bardzo podobne. Kurwa, serio, starałam się tak delikatnie obciąć tą m***kę, ale generalnie polecam wam bardzo ten komplecik, to jest piżama z H&M-u, mega miły materiał, jeszcze był chyba beżowy kolor, ale mega trudno są dostępne, bo się szybko wyprzedają, także sprawdzajcie sobie na stronie, ale no kurde, jestem tak zła, tak delikatnie obcinałam tą metkę, żeby właśnie nie zrobić dziury i jak zawsze zrobiłam dziurę. Moi drodzy, nagrałam właśnie kolejny test sklepu influencerów, influencerki właściwie. Fajnie wypadł, chociaż niektóre produkty były strasznie drogie i jakościowo kompletnie nieadekwatne, ale to nic. W ogóle moje paznokcie to jest jakiś dramat, już idę dopiero w poniedziałek, dzisiaj jest piątek, no ale ja ich nie oszczędzę. Mam teraz w ogóle też strasznie suche palce, bo jest zimno na dworze. Muszę nałożyć krem na mróz i dopiero wyjść, bo ostatnio sobie odmroziłam twarz, co widzieliście w pierwszym vlogmasie. Jak jeszcze go nie widzieliście, to wam się wyświetla w karcie i miniatura. Tyle, chciałam wam się tak zameldować. Mam dużo energii dzisiaj, dobry mood. Przyszła mi rozpierdolona paczka z mlekiem. Musiałam to zaakcentować przekleństwem. No, także tyle. Jest w chuj zimno, ale ubieram się ciepło i wychodzimy z cynamonkiem na spacer. Widzimy się albo wieczorem, jak wrócę i będę coś tutaj jeszcze ogarniać, albo jutro. TikTok nagrany to jest nie bombka, tylko mydło do rąk w takim słodkim opakowaniu brokatowym. O kurde, cena jest nieoderwana, ale to zignorujmy. Także spoczko sobie wrzucę do łazienki, mam coś fajnego świątecznego. Ja bardzo lubię otwierać ten kalendarz. Sprawia mi to mnóstwo frajdy. I tyle z otwierania. Nagrywam sobie właśnie TikTok i teraz będę zmieniała pościel i idę na spacer z cynamonem. So
Zobaczcie, jaka dzisiaj jest okropna pogoda. Cały dzień pada śnieg. Wszystko jest w śniegu. Jest teraz jakoś godzina 12, coś takiego. Ja byłam na dworze, ale jest tak zimno i brzydko. Masakra. Będę musiała jeszcze wyjść za godzinę. Ale jakoś przeżyję. Nienawidzę zimy. Nawet się jeszcze nie zaczęła kalendarzowa zima, ja już mam dosyć. Widzieliście przebitki, jak szłam w jedno miejsce rano. Nagrałam telefonem, bo nie wyobrażam sobie zabrać aparatu na dwór w taką pogodę. Przepraszam, ale on by cały zamógł. Także masakra jakaś. Tak nie lubię śniegu. Nie wiem, czy jestem jedną osobą. I po prostu nienawidzę zimy. To jest najgorsza pora roku według mnie. Drodzy, ja właśnie wróciłam do domu, oglądałam film do poprawek i teraz będziemy otwierać kalendarz jak codziennie. Ja sobie włączam TikToka oczywiście, bo nagrywam z tego TikToki cały czas. Widziałam tą, bo wylosowałam dwie rzeczy. Dobra, więc mamy kulę do kąpieli o smaku czekoladowym, zapachu czekoladowym. Jest napisane do not eat or drink. Mamy kulę kolejną, muszę zrobić w końcu jakąś taką kąpiel, bo mam już dużo tych kul, a jeszcze nie zrobiłam żadnej kąpieli. Także tam wylosowałam dwie rzeczy, no to wzięłam po prostu tą większą torebkę, a ta druga została wrzucona z powrotem. Teraz muszę wysłać poprawki montażystce. Siedzę sobie w mojej świątecznej piżamce z cynamonkiem. Nagrałam właśnie odcinek specjal na 10 tysięcy subskrypcji. Jest to coś takiego fajnego, myślę, że Wam się spodoba. Zobaczycie to pewnie niedługo, jakoś po tym filmie, bo chcę to jak najszybciej wrzucić. Z racji tego, że pomalowałam sobie rzęsy i brwi i założyłam opaskę, to stwierdziłam, że jest śnieg, więc pójdę na dwór i nagram TikToka do piosenki Snowman, ale będzie wyzwanie, bo jest w chuj zimno. Nienawidzę zimy i dzisiaj sobie znowu trochę odmroziłam twarz, mimo że nałożyłam krem. Muszę kupić jakiś lepszy krem. Polećcie mi najlepszy krem na mróz, please. Bo jak to tak ma wyglądać zimą, to będzie źle. Ja wam muszę jeszcze iść na spacer z cynamonem, także zabieram go na dwór, będę nagrywała tego TikToka, przejdziemy się kawałek, wrócimy, wykąpię się i tak mi minie dzisiejszy dzień. Jestem zadowolona, bo nagrałam ten film, a dzisiaj się chyba z wami już żegnam, pewnie się widzimy jutro. Teraz mam trochę takie spokojniejsze dni, muszę sobie trochę odpocząć, bo ostatnio mi się dużo rzeczy nawarstwiło, a będzie znowu ich dużo niedługo, bo coś ważnego się będzie działo w moim życiu i będę musiała to ogarnąć i psychicznie i fizycznie, więc będzie trochę ciężko, będzie to wyzwanie, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Dobra, już się nie rozgaduję, bo już jest późno, lecę i widzimy się potem. Otwieramy kolejny dzień kalendarza adwentowego. Mamy maseczkę taką w płachcie z awokado, więc sobie zrobię dzisiaj, bo akurat mam taki dzień lazy dzisiaj fajny. Ja po prostu mam dosyć, nie? Ja pierdolę, już mam tak dosyć tej pogody. Znowu mam odmrożoną twarz ogólnie. Mimo tego, że używam tego kremu i naprawdę staram się zakrywać. Ja nie wiem, po prostu mam chyba bardzo wrażliwą skórę. Jestem już zmęczona tą zimą, a dopiero drugi dzień jest śnieg. Dzisiaj nic nie nagrywałam, byłam zrobić paznokcie, zrobiłam małe zakupy. Pokażę paznokcie w świetle dziennym, bo teraz pewnie nie będziecie za dobrze ich widzieć. Takie fioletowe z drobinkami. Teraz sobie złożę pranie, rozpakuję zakupy, wezmę kąpiel, zjem, poczytam, pójdę spać i mam nadzieję, że jutro nie będzie znowu padać cały dzień, bo już mam tak dosyć tego śniegu. Nienawidzę zimy. Przepraszam Was bardzo, ale w tych vlogach będę dużo narzekać, bo naprawdę to jest najgorsza pora roku według mnie. Ja właśnie wróciłam, mam taką buzię, mam krem specjalny, a jak widzicie i tak jest strasznie czerwona, mam mega wrażliwą cerę na takie zmiany pogodowe. Teraz jest piękne słońce, ale jak wychodziłam z domu, to było pochmurno, ale miało nie padać i po prostu potem przez półtorej godziny sypał śnieg. Byłam cała mokra, bo oczywiście nie wzięłam parasolki. Odebrałam wszystkie paczki, dużo też było pod domem. Teraz muszę tutaj jedną rzecz ogarnąć i potem znowu wychodzę, a potem hiszpański, także dużo się dzisiaj dzieje. Stałam o 9:00, trochę późno, ale chciałam się wyspać. Dzień dobry. Właśnie skończyłam hiszpański. Zaraz będę słówka sobie tłumaczyć.
Założyłam swoje świąteczne spodnie i wełniane skarpetki, bo jest zimno na dworze, strasznie zmarzłam. Ja wam się wkleja zdjęcie, jak aktualnie wychodzę na dwór. I otwieramy kalendarz adwentowy, więc klasycznie nagrywam TikToka. Losujemy, losu. Nie wiem jeszcze, co to jest, otwieramy zaraz. Dobra, więc to jest chyba sól do kąpieli. Taka sól z Isany, tak mi się wydaje. Więc spoko, tylko nie wiem, czy by było w takie coś zapakowane. Ale fajnie, chociaż muszę zużyć w końcu te kule i sole, bo ja jeszcze tego nie użyłam, bo nie mam czasu, żeby tak się wyleżeć w wannie. Ale może będę miała w weekend, zobaczymy, wtedy sobie użyję. Także super, cieszę się bardzo. Ogarnęłam całe mieszkanie, zajęło mi to 1,5 godziny. Teraz jeszcze muszę iść z tym panem na spacer. Krótki jakiś, bo już jest za 10:22. I potem idę spać. Dzisiaj taki mróz, posz. Kolejny pakik, dostawa. Zamówiłam na Allegro takie kremy, The Pantene Sensitive Krem, i on jest podobno świetny na odmrożenia i na taką suchą skórę, jak ja mam na dłoniach. Jezus Maria, jakie suche. Właśnie przez mróz. Poleciła mi ten krem moja pani od paznokci. Powiedziała, że jej córeczkom bardzo pomaga, jak chodzą na sanki czy coś i potem mają taką twarz jak ja, to właśnie go używa, także sprawdzimy. Oczywiście mam tam znać pewnie w kolejnych vlogmasach. Dobra, moi drodzy, więc przyszła mi paczka od mamy i babci i niestety się potukły świeczniki, bo były dwa świeczniki tam włożone. Także mam takie świeczki świąteczne, no ale nie mam do nich świeczników, więc za bardzo nie mam co z nimi. One chyba same nie ustoją raczej, to by było niebezpieczne. Ale mam też dwie takie świeczki o zapachu, ale ładnie pachną, takim świątecznym, czerwone. Także je sobie najwyżej zapalę. Mam takie dwie małe choineczki. Mam 4 doniczki różne. Nie, więcej. 5 doniczek małych. Mam małą gwiazdę betlejemską, dużą gwiazdę betlejemską. Takie 3 choineczki małe. Mam taką papierową choinę. Ale zajebista, to zaraz będziemy dekorować. I ostatnia rzecz, jaką mam. Dwie rzeczy. To jest kurteczka dla Cynamona. Teraz jest zimno na zewnątrz. I doniczka na tą gwiazdę betlejemską. Zaraz sobie to wszystko tutaj już powkładam. To teraz to poukładamy i potem muszę zamieść, bo te świeczniki się potukły. I otworzymy sobie kalendarz adwentowy zaraz, tylko najpierw jakoś te dekoracje rozkładamy w mieszkaniu, bo te jesienne już wypadałoby zdjąć. Dobra, moi drodzy, więc klasycznie siadamy, otwieramy kalendarz i nagrywam sobie z tego TikToka. Dobra, więc w tej torebeczce był taki misiu, słodziutki. To jest breloczek tak naprawdę, ale super. Przychodzę się pożegnać, to jest koniec tego drugiego vlogmasa. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że drugi vlogmas wam się podobał. Są już duże mrozy, już naprawdę czuć tę zimę na zewnątrz, niestety. Dajcie znać, czy lubicie zimę. Dajcie na moje 2 konta na Instagramie, 2 konta na TikToku, zostawcie łapkę w górę, jeżeli vlogmasy wam się podobają, oraz subskrypcję, aby nie przegapić nowych. Kliknijcie też dzwonek. I ten, kto obejrzał do tego momentu, pisze komentarz o treści lama, bo to jest lama. A my widzimy się już za parę dni ponownie na moim kanale we wtorek. Buziaki, pa!